Witam Was serdecznie. Słuchajcie, tak po wielu, można powiedzieć, latach udało mi się trafić coś w końcu w IPN-ie. Na jednej z pierwszych stron IPN-u jest informacja o poszukiwaniu zbrodniarza wojennego, lekarza Waffen-SS, później Wehrmachtu, organizacji DOT, o nazwisko Heinrich Rindfels, o, w ten sposób, słuchajcie, który był poszukiwany po II wojnie światowej za popełniane zbrodnie, i tu uwaga, na terenie Wistes-Gersdorf i Waldenburga, czyli dzisiejszej Głuszycy i Wałbrzycha. Lekarz ów był odpowiedzialny za personel medyczny i więźniów, którzy pracowali w tym kompleksie. I tu nie pada, słuchajcie, nazwa Rize, tylko jest po prostu opisane są miejscowości. Jeżeli sobie wejdziecie w VPN, wpiszecie sobie Heinrich Rindfels i dowiecie się bardzo dużo szczegółów. Okazuje się, że IPN od kilku lat poszukuje właśnie, znaczy poszukuje. Są informacje na temat zbrodni popełnianych na tym terenie. I kolejny taki mały trybik, kolejna taka mała zębatka do tej machiny dochodzi, wojennej, słuchajcie, o nazwie właśnie popełnianych zbrodni na tym terenie. Jeżeli lekarz, no to pewnie zbrodnie medyczne, bo inaczej być nie mogło. No bo jak lekarz mógł się dopuścić jakichś innych zbrodni? Kolejna sprawa, coraz więcej jakichś wychodzi materiałów dotyczących, że w Kotlinie Kłodzkiej, właśnie w tych kurortach, które wtedy tam istniały, pałacyki, zamki, sanatoria, przeprowadzano różnego rodzaju eksperymenty. Po II wojnie światowej były tam prewentoria dla dzieci żydowskich. W Głuszycy takie się znajdowało, Szewech Weiss tam właśnie przebywał. Jednak w czasie II wojny światowej szpital na ulicy Leśnej dzisiejszej był szpitalem dla ozdrowieńców niemieckich, to znaczy żołnierzy, którzy przyjeżdżali z frontu, ale to już jest po 1943 roku, a do 1943 roku, słuchajcie, był to zwykły szpital, no, który posiadał chirurgię, porodówkę, oddział nie bakteriologiczny, tylko zakaźny, o, oddział zakaźny, do tego był psychiatryk, słuchajcie, mała miejscowość, rozbudowana gigantycznie, jeżeli chodzi o zaplecze medyczne. Kto nie wierzy, pojechać do Głuszycy jeszcze na ulicy Leśnej, znajduje się szpital, można znaleźć pozostałości jeszcze psychiatryka, porozmawiać z miejscowymi, którzy tam mieszkają, no oczywiście starymi mieszkańcami, bo z młodymi tam na ten temat w ogóle nie porozmawiacie, jednak od 1943 roku, jak III Rzesza ponosi coraz większe straty na wszystkich frontach, zaczynają się te szpitale dolnośląskie zapełniać różnego rodzaju żołnierzami, no, rannymi. Słuchajcie, ciekawostką jest to, że w 1945 roku, kiedy Armia Rosyjska i Polska, Ludowe Wojsko Polskie wyzwala te tereny, w szpitalach nie ma rannych żołnierzy. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast praktycznie w każdej miejscowości, a największym takim jest właśnie Jelina Zdrój, dziesiątki dzieci. Ówczesny, późniejszy, znaczy dom dziecka, który znajdował się, tak zwany Puchatek, był pełen, słuchajcie, dzieci takich świeżo narodzonych do półtora roku. Mało tego, personel, który się nim zajmował, tymi dziećmi, pozostaje po II wojnie światowej i niektóre z tych felczerek swoje stanowiska piastują jeszcze w latach 70., a ostatni w zasadzie na emeryturę, ostatnia pielęgniarka schodzi w 87 chyba roku, czy tam 8, już dokładnie nie pamiętam. Jest do tego atmosfera skandalu, bo się okazuje, że to jest była SS-manka. I historia, słuchajcie, zaczyna pokazywać nam obraz właśnie tych ludzi, tych dzieci, tych osób, które stają się tak zwanymi bezpaństwowcami. I to, słuchajcie, jest bardzo duży problem. Pomagam komuś teraz znaleźć swoich dziadków. Swoich dziadków, pradziadków, okazuje się, że nie ma. Nie ma takiej możliwości. Ma nadane nazwisko, ma dokumenty z 1953 roku i nic poza tym. Gdzieś tam ma wpisane, że jakiś tam dziadek, jakaś babcia. Okazuje się, że takich osób nie ma. Wszystkie archiwa, słuchajcie, o które żeśmy zahaczyli, no praktycznie na całym Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, nie ma, słuchajcie, jego przodków. Czyli jest to osoba, która urodziła się z ramienia Lebensbornu, dostała obywatelstwo polskie w 1953 roku, dostała metrykę urodzenia dopiero w 1953, mimo że 10 lat wcześniej się urodziła, czyli w 1943 roku, i nie zna swoich korzeni. Słuchajcie, i takich przypadków związanych właśnie z kompleksem Rize, no używamy tego określenia, są dziesiątki. Jest masa ludzi, którzy nie znają swojej przeszłości. No, mówi się, że w 1945 roku na terenie Europy było
było 500 000 bezpaństwowców. Dzieci właśnie skradzionych ze swoich ojczyzn, wcielonych właśnie do Lebensbornu i później los tych dzieci, co z nimi się stało. Ktoś zwrócił mi ostatnio uwagę, żeby tego tematu nie poruszać, żeby w tym temacie nie grzebać, bo to nikomu nie pomoże, a tylko może zaszkodzić. I teraz zwróćcie uwagę, co się dzieje w Europie. Bezpaństwowcy, słuchajcie, i ten tygiel powojenny, zatajanie, ukrywanie tożsamości zbrodniarzy, takich właśnie jak Heinrich Rheinfeld, doprowadziło do tego, że masa ludzi nie poniosła żadnej odpowiedzialności za swoje zbrodnie. IPN, nie wiem jak się do tego nawet odnosi, słuchajcie, ale kilka próśb, kilka jakichś tam pism, skończyło się po prostu zerową reakcją. Teraz jednak można sobie to znaleźć, słuchajcie, odsyłam was na forum RIR, tam Kończyna właśnie wrzucił ten artykuł, wszystkie szczegóły poznacie u nas na forum. Można, słuchajcie, rozwinąć ten temat, dosyć bardzo. Wszystkie osoby zainteresowane właśnie odsyłam na forum i na forum można dyskusję tam dosyć mocno na ten temat prowadzić. Właśnie zbrodniarzy niemieckich, których IPN poszukuje po II wojnie światowej. To są osoby, które pracowały w zasadzie, bo nie były wcielone w zasadzie do służby czynnej, tylko pracowały na potrzeby jakiejś instytucji. I to jest bardzo ciekawe. Na potrzeby jakiej instytucji? Kto, w jaki sposób, słuchajcie, zlecał te wszystkie badania. I okazuje się, że Szczawno-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Polanica, Cieplice, słuchajcie, wszystkie miały jakiegoś tam swojego zbrodniarza, który prowadził eksperymenty. Za tydzień jesteśmy w Cieplicach i może uda się nam wejść do piekiełka. No jeżeli nie, nakręcimy tak jak ostatnio sprzed wejścia materiał. Jednak Cieplice, Kowary, do tego Szklarska Poręba, Karpacz, słuchajcie, ma tą swoją taką tą otoczkę niechlubną. Kiedyś nakręciłem taki materiał właśnie w Szklarskiej Porębie pod tytułem Niechciane Dzieci. Okazuje się, że po II wojnie światowej zostało masa dzieci zindoktrynowanych przez Hitlerjugend, przez tą wypaczonych w zasadzie przez ideologię faszystowsko-hitlerowską. Po II wojnie światowej zostają oni obywatelami Niemiec, część zostaje na terenie Polski tych dzieci, część wyjeżdża do NRD-ówka i tam dalej jest indoktrynowana przez Stasi. Słuchajcie, tu musicie też się zainteresować, czym było NRD po II wojnie światowej. Słuchajcie, cały zlepek wszystkich zbrodniarzy w zasadzie przeszedł na inaczej, nie tyle, że przeszedł, został wcielony w szeregi służb, którymi kierowało NKWD SMERSZ, czyli ZSSR po II wojnie światowej. I większość oprawców, słuchajcie, którzy byli katami gdzieś tam w katowniach Gestapo, słuchajcie, oni dalej pełnią swoją funkcję pracując w Stasi. Zapoznajcie się z tymi materiałami, słuchajcie, bo to jest przerażające. Ja jako młody chłopak, jako dziecko, słuchajcie, miałem dosyć dużo do czynienia z dziećmi z NRD. Oni przyjeżdżali sobie do nas w ramach takiej wymiany młodzieży, słuchajcie, to się jeździło do Związku Radzieckiego, to się jeździło do NRD, do Czechosłowacji. I była wymiana właśnie młodzieży. My jako harcerze i młodzież ZSMP jeździliśmy tam, a oni przyjeżdżali do nas. I pamiętam takie przypadki, jak te dzieciaki przyjeżdżały do nas. Słuchajcie, to było, nie wiem, my byliśmy jako dzieci, słuchajcie, otwarci, uśmiechnięci, zawsze gdzieś jakieś głupie pomysły. A oni przyjeżdżali, słuchajcie, i byli już wyszkoleni jak owczarki niemieckie. Oni działali, funkcjonowali pod dyktando w zasadzie. Mieli taką zawsze Helgę albo Utę, która nimi dyrygowała. I skontakt z jednym z takich chłopców miałem dosyć długo. No, nasze drogi się rozeszły gdzieś tak koło 30. Byłem nawet u niego po upadku muru berlińskiego. I on sam mi kiedyś powiedział, że mówi Darek, mówi, gdybyś się nauczył języka niemieckiego i przyjechał do nas do Niemiec, słuchaj, to żyłbyś jak, mówi Lord. Mówi, miałbyś zalepiste, mówi, u nas warunki. Nie rozumiałem, o co chodzi. Dopiero właśnie po tej naszej awanturze, jak byłem wtedy w Berlinie, byliśmy w... To była... O Jezu, nie pamiętam, jak już to się nazywała ta ulica. Stryzoplac, o, na Stryzoplac, tam mieszkałem u nich. Słuchajcie, i on mi powiedział krótko, że Klaus Miller bardzo był zainteresowany zniemczeniem mnie. Nie wiedziałem w zasadzie, o co chodzi, jednak się okazało, że na cmentarzu w Głuszycy można znaleźć wskazówkę, dlaczego Klaus Miller był tak bardzo zainteresowany moją osobą. Okazuje się, że śmiertelność dzieci w latach 45-53 była w Głuszycy ogromna.
No i wtedy się rodzi właśnie ta legenda właśnie o grabarzu, który wykopuje zwłoki nie tylko dorosłych, ale i dzieci i karmi nimi świnie. I jedna z moich sióstr najstarszych, słuchajcie, zmarła w tym okresie i historia w zasadzie byłaby nijaka, gdyby właśnie nie później śmierć mojego ojca i w tym samym grobie ojciec był chowany. Oczywiście moja mama na ekshumację nie poszła, rozkopywanie grobu. Poprosiła mnie i brata, żebyśmy sprawdzili, czy zwłoki Elżuni są nadal jeszcze w grobie, czy zostały wykopane i zjadły ją świnie. Moja matka, słuchajcie, panicznie się bała. No znaleźliśmy, słuchajcie, szczątki dziecka, także grabarze rozkopali, słuchajcie, grób. Były szczątki. Także mojej matce, słuchajcie, dopiero po tylu latach kamień serca spadł, bo ona się bała, że nie ma Elżuni właśnie w grobie, że została właśnie skarmiona przez grabarza. Jednak te historie właśnie, jak grabarz odnośnie Dolnego Śląska, praktycznie nie ma, słuchajcie, miejscowości, żeby nie było takiej opowieści. Znowuż wypływają historie robienia potraw z ludzkiego mięsa, dodawanie do bigosu czy gdzie. Zasypaliście mnie lawiną w zasadzie telefonów i SMS-ów po jednej z audycji, gdy poruszyłem właśnie ten temat. Okazuje się, że Polska nie była odosobnionym takim przypadkiem. Tereny Niemiec, słuchajcie, tereny Francji, tereny Włoch też mają takie swoje historie. I teraz odnośnie właśnie tego, co działo się w kompleksie Rize. Czy te prace, które tam były prowadzone w górach, miały jakikolwiek związek z eksperymentami prowadzonymi po różnego rodzaju klinikach? Czy kliniki właśnie te, które, bo inaczej nie można nazwać, słuchajcie, tak wyposażonego szpitala, jaki był w Głuszycy, jak inaczej, jak nie kliniką, słuchajcie. Na tamte czasy najwyższy poziom usług medycznych na czas II wojny światowej. Mało tego, słuchajcie, a więźniowie w Kolcach umierali z powodu braku opieki medycznej. W Głuszycy wypasiste, słuchajcie, szpitale, a tam ludzie umierają w warunkach, słuchajcie, tragicznych. Jednak ktoś powie, no bo to była wojna, to byli więźniowie. Po II wojnie światowej właśnie w Głuszycy, słuchajcie, prężnie działa, te oddziały medyczne działają prężnie. Ja rodzę się właśnie na porodówce, jestem jednym, właśnie można powiedzieć, z ostatnich dzieci, które zostały tam przyjęte, później porodówka jeszcze tam działała, jednak pewien lekarz, który mnie przyjmował. Byliśmy, ja i koleżanka byliśmy ostatnimi dziećmi, które on przyjął. Jednak archiwum tego lekarza, słuchajcie, było na tyle niewygodne, że dzisiaj są z tego powodu problemy i kłopoty. Jednak historia tego lekarza zaczyna zataczać coraz większe kręgi, coraz szerzej, coraz więcej ludzi o tym zaczyna opowiadać. Teraz w piątek spotkam się z wnuczką właśnie tego lekarza i będziemy sobie tam rozmawiali na pewien temat. Tylko publikowanie właśnie tego jest dosyć niebezpieczne. Dlaczego? No bo wiadomo, kto od razu leci i robi donosy. Jednak temat jest na tyle, słuchajcie, poważny, że to już nie tylko właśnie świr donoszący. Pewna organizacja. Jestem zainteresowana, żeby ta prawda nie wyszła na jaw. I teraz kręcenie filmów, słuchajcie, takie jak kręci Heniek Macanko, takie jak kręci Dolnoślązak, takie jak kręciłem ja, jak kręci Andrzej ze Znaków, słuchajcie, są okej, bo one pokazują teren, pokazują jakieś dziury w ziemi, pokazują, słuchajcie, historię jakąś taką, którą sobie można pójść posłuchać legendę. Jednak to, co ja robię ostatnimi czasy, grzebię w dokumentach i coraz więcej materiałów wypływa i coraz więcej ludzi zarażonych tematyką zaczyna zadawać bardzo niewygodne pytania. Bo można nakręcić cukierkowy filmik, pięknie go okrasić muzyką, piękne zdjęcia zrobić, szał i o, za 5 minut tego filmu się nie pamięta. A jeżeli ktoś po prostu sięgnie po książkę, sięgnie po jakieś materiały pisane, słuchajcie, tematu nie odpuści. Będzie temat drążył. I to jest bardzo niewygodne. Świadomość. Świadomość i znajomość, słuchajcie, no już nie powiem tyle, że historii, faktów, które wtedy miały miejsce. Ja często powtarzam, że wiemy, jak wyglądały dinozaury, wiemy, jak składały jaja, jak się rozmnażały, co jadły, jakie wydawały dźwięki, a nie wiemy, co się działo 80 lat temu na terenie, na którym mieszkamy. Historia starszych ludzi powoli zaczyna wygasać. Nie ma jej. Internet spowodował to, że dziadkowie z wnuczkami praktycznie już nie rozmawiają. 13-14-latek, słuchajcie, czy tam 15-latek jest dla mnie już taką fortecą nie do zdobycia, jeżeli chodzi o przekazywanie wiedzy. Pamiętam, jak byłem dzieckiem, były tak różnego rodzaju gry się pokazywały, słuchajcie, ale to były gry planszowe i to były gry, które rozwijały nas intelektualnie. Teraz, jak wyglądają gry,
Wszyscy doskonale wiecie. A w czasie II wojny światowej jednym z eksperymentów właśnie, które były prowadzone między innymi w Rabce, to było naświetlanie, robienie takiego jakby stroboskopu lampy. Nie wiem dokładnie na czym to polegało, ale ludzie poddawani takim właśnie eksperymentom wariowali, odklejali się. I teraz wystarczy wziąć, nieraz patrzę w monitor na przykład jakiegoś tam młodego człowieka, który ogląda coś, ma słuchawki na uszach, słuchajcie, i on patrzy w monitor tam telefona czy smartfona, słuchajcie, i ja po prostu po chwili nie mogę na to patrzeć, bo tak przyznam, jak zaglądam gdzieś tam w pociągu albo gdzieś, słuchajcie, mój umysł wariuje, na wymioty mnie ciągnie, a ten młody człowiek siedzi i bombarduje się stroboskopem, bo inaczej tego nie można powiedzieć, te migające kolory na tym monitorze, ekranie dla mnie się kojarzy ze stroboskopem. A jakie skutki uboczne są używania właśnie takiego światła, też sobie poczytajcie. Jednym z elementów torturowania ludzi jest właśnie używanie światła stroboskopowego. Nie jest przypadkiem to, jak oglądacie filmy z okresu II wojny światowej, jak gestapo sadza kogoś, słuchajcie, lampa o bardzo wysokim natężeniu i świecenie prosto w oczy. Też odnosi to pewien skutek. Są to tortury. I właśnie, wchodzimy teraz na temat bardzo, bardzo niebezpieczny. Czy te wszystkie eksperymenty, które były właśnie wtedy prowadzone, nie miały służyć między innymi udoskonaleniu metod tortur? Przypuszczam, że tak. Że gestapo nad tym bardzo pracowało. Słuchajcie, ich metody, zwyrodniałe metody zadawania bólu, słuchajcie, ludziom, osiągnęły no nie ostateczne granice, ale były doprowadzone już na wyżyny, słuchajcie, nie wiem, na wyżyny takiego zdziczenia w zasadzie oprawcy nad ofiarą. Tortury średniowieczne, no wiadomo, łamanie kołem, obdzieranie ze skóry, no różnego rodzaju, nieuchronnie kończyły się śmiercią. A to, co Niemcy robili, słuchajcie, potrafili przedłużać agonię człowieka w nieskończoność. Potrafili człowieka torturować, no chyba, że jakiś prymitywny siepacz dorwał się do pałki i tak zwany obiekt przesłuchiwania zatłukł od razu. Później, po II wojnie światowej, metody, które stosowało UB, SB, NKWD, czy jakiekolwiek inne organizacje, słuchajcie, no tu na wyżyny wspiął się Mossad. Organizacja Szymona Wiesenthala, ta, która ściga do dzisiaj zbrodniarzy, słuchajcie, stosowali praktycznie te same metody do wyszukiwania, wyłuskiwania największych zbrodniarzy. I to jest też bardzo ciekawy temat, dlaczego w pewnym momencie Szymon Wiesenthal staje się persona non grata w Izraelu. Dlaczego dzisiaj o tym się nie mówi? Dlaczego dzisiaj nie mówi się o organizacji Szymona Wiesenthala? Dlaczego nie mówi się w zasadzie o Eichmannie? Dlaczego nie mówi się o tym, co Szymon Wiesenthal osiągnął? Nie ma tego tematu. Nie ma ścigania, słuchajcie, tych zbrodniarzy. Ktoś powiedział, że to są już 90-latkowie, 100-latkowie, ale takie zbrodnie nie ulegają przedawnieniu. Tylko, że przeważnie ci dziadkowie, słuchajcie, mieli synów, ci ich synowie mieli też synów i ta ideologia została przekazana. Informacje uwięzione w kamieniach. Słuchajcie, coraz więcej znaków. Tu ukłon w stronę Andrzeja z kanału Znaki. Coraz więcej znaków przyroda nam odsłania. Ta dzika, w zasadzie kontrolowana według Lasów Państwowych, wycinka drzew w Kotlinie Kłodzkiej, w masywie właśnie Włodarza, doprowadza do tego, że coraz więcej skałek, skał, jakichś kamulców, słuchajcie, jest widocznych. A na nich jest coraz więcej widocznych różnego rodzaju symboli i znaków wyrytych. No ktoś kiedyś powiedział, że większość tych znaków to jest moja robota i z tego jestem powodu dumny. Jeżeli jakiś tam super poszukiwacz oskarża mnie, Dariusza Kwietnia, o takie rzeczy, no to super, tylko mam powód do dumy. Odsyłam Was na Górę Helmuta. Pokazywałem Wam w kilku filmach właśnie te znaki, te nazwy, które zostały tam wyryte i przede wszystkim długość i szerokość geograficzna, która tam jest. No to niespodzianka dla tych, którzy pierwszy raz zetkną się z tematem. Jednak osoby, które zaraziłem tematem 5-6 lat temu, słuchajcie, poszły tym tropem i okazało się, że w masywie Małej Sowy takich kamieni właśnie z oznaczeniami długości, szerokości geograficznej jest kilka. Okazuje się, że te wszystkie słupki, które są tam na Małej Sowie, słuchajcie, i na przełęczy między Małą a Wielką Sową, słuchajcie, to jest poziomica. Czyli góra została wypoziomowana. Ktoś zrobił poziomicę góry, ustawiając różnego rodzaju słupki. I też kręciłem o tym materiał, jest w internecie. I wracając właśnie do Heinricha Rindfleischa, Rindfleisch. Człowiek, który po II wojnie światowej piastował jeszcze
funkcję lekarza do 47 w Jedlinie-Zdrój. I teraz okazuje się, że kilku zbrodniarzy wojennych w tych miejscowościach, słuchajcie, ukrywało się do lat 50., a potem za sprawą kanału watykańskiego wyjechali sobie w nieznane. Czyli Dolny Śląsk w pewnym momencie był taką enklawą, taką, no nie wiem, no nie tyle enklawą, jak miejscem, gdzie oni się ukrywali, a potem sobie przez Czechy wyjeżdżali do jakiegokolwiek miejsca na ziemi. Czerwony Krzyż, kanał watykański, słuchajcie, paszporty Czerwonego Krzyża i oni sobie po prostu wyjechali, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności za zbrodnie, które popełnili. A takich zbrodniarzy, słuchajcie, przewinęło się m.in. przez Auschwitz, przez Grozę, mówię tu o lekarzach i sanitariuszach, którzy eksperymentowali na żywych i zdrowych ludziach, około od 1500 do 3000 zbrodniarzy. I teraz pytanie. Po II wojnie światowej większość z nich otworzyła różnego rodzaju kliniki medyczne, przeważnie zajmujące się zapłodnieniami in vitro oraz chirurgią plastyczną. Przypadek. Moje pytanie brzmi, czy to było celowe działanie, czy po prostu ci ludzie, nie wiem, jak po dotknięciu czarodziejską różdżką zmienili swoje postępowanie i wyparli się w zasadzie ich umysły, wyzbyły się tych zbrodniczych ideologii, którymi zostali zaszczepieni. I czy dzisiaj poziom medycyny, na którym jesteśmy, jest to skutek właśnie tamtych eksperymentów? Odpowiem sam sobie na to pytanie. Oczywiście, że tak. To, co teraz się dzieje, jest pokłosiem tego, co działo się właśnie wtedy.